Coraz lepiej widać nową ulicę Moniuszki, nową obwodnicę oraz nowe rondo na skrzyżowaniu tejże Moniuszki z Sobieskiego, a najlepszą widoczność mamy jadąc przez to miejsce tramwajem. Weźmy uwagę, fajnie widać droga, zarys ronda. Jedyne, co mnie tutaj zastanawia, to czy faktycznie tutaj będzie tylko rondo i zaraz za budką dyspozytorską tramwajów śląskich będzie kolejne koło, czy cały ten plac z pętlą tramwajową będzie jednym wielkim rondem, bo tego na tą chwilę nie widać. Niewiele więcej możemy dostrzec jadąc od strony centrum. Natomiast możemy tutaj dostrzec również zachowania kierujących. Zwróćmy uwagę, jak tutaj ładnie wszyscy ustępują przejeżdżającemu przez skrzyżowanie tramwajowi. I popatrzmy również na jezdnię, na tą zamkniętą jezdnię. Na tej jezdni jest normalnie otwarty ruch do firm tutaj zlokalizowanych, czyli głównie są to salony motoryzacyjne. Maksymalnie jesteśmy w stanie dojechać do salonu bodaj Nissana. Zresztą jak zaobserwujemy sobie ten biały samochód, ciutkę za miejscem, gdzie on wjechał, mamy drugie zasieki. Za te drugie zasieki no nie ma już możliwości przejazdu. Być może kiedyś się tutaj do Nissana przejadę, pokażę, a może się po prostu przejdę. Natomiast już wjeżdżamy w ten odcinek, o którym wspominałem, że widać tutaj zarys, natomiast nie bardzo widać zarys właśnie tego drugiego koła, czy ono tutaj za budką będzie poprowadzone, czy może cała pętla tramwajowa będzie wielkim rondem.